Jeśli planujecie spędzać tegoroczne wakacje nad polskim morzem w okolicach Kołobrzegu bądź Koszalina i traficie na złą pogodę, z czystym sumieniem mogę wam polecić Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Dlaczego? Patrzcie dalej. Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, słuchajcie, odwiedziłem jakoś w kwietniu ubiegłego roku. Mieści się ono w Koszalinie przy ulicy, jakżeby inaczej, Wojska Polskiego 70. I powiem wam szczerze, naprawdę nie żałuję tego ruchu. Muzeum podzielone jest na 4 sale, jak również ekspozycję zewnętrzną. W tych salach na wystawach stałych możemy zobaczyć eksponaty dotyczące historii utworzenia polskiej artylerii przeciwlotniczej, przebiegu walk podczas II wojny światowej, losów artylerii po zakończeniu II wojny światowej. Zobaczymy też kolekcję mundurów i różne pamiątki ze szkoły oficerskiej. Możecie zobaczyć również przekrój rakiety W-755 z zestawu S-75M Wołchów. Czyli dokładnie możecie zajrzeć do wnętrza, możecie poglądać, jak to wygląda, możecie zobaczyć, w jakich kapsułach one były transportowane. Możemy również zobaczyć ciężki karabin maszynowy SG-43 kalibru 7,62 mm, czyli radzieckiej konstrukcji z końca II wojny światowej, która mogła wystrzelić do 700 pocisków na minutę. Zwiedzając ekspozycję możemy poznać początki powstania pierwszych polskich jednostek przeciwlotniczych aż po współczesność. Wybrane eksponaty prezentowane są w sposób ciekawy, w bardzo fajnych aranżacjach z wykorzystaniem m.in. skrzyń amunicyjnych, po rakietach itd. Część ekspozycji poświęcona jest Armii II Rzeczpospolitej i prezentowane są m.in. kurtki mundurowe, hełmy, czapki, maski przeciwgazowe. Można zobaczyć również pistolety typu WIS, busole, mapy, topografie czy eksponaty związane z Ligą Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Gdy już nacieszycie oczy tym, co jest pod dachem, wyjdźcie sobie na zewnątrz, bo tam na was czekają kolejne perełki. Mamy radary, mamy samoloty myśliwsko-bombowe Su-22, mamy przeciwlotniczy zestaw rakietowy, mamy reflektory, mamy nawet prezydencki samolot, do którego możecie wejść. I po obejrzeniu tego filmu zastanówcie się i odpowiedzcie sobie na to pytanie, czy warto poświęcić 2 godzinki z waszego życia, żeby zobaczyć tą wystawę. Według mnie warto, a zarazem jest to doskonałe miejsce, żeby uciec od zgiełku panującego na plażach, bądź schować się przed deszczem,
który może Wam się trafić na naszym wybrzeżu. Cześć!